Witamy, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Piotr Rojek Rojewski, Patryk Rojo Rojewski. Stety, niestety, tata właśnie wrócił z wywiadówki. Nie mogę grać, ale mogę nagrywać. A to nasze intro. Moi drodzy, jakiś czas temu przeprowadziłem z moim kochanym tatusiem wywiad. Cześć, cześć, cześć. Witamy. Cześć, tato. Cześć, tato. Synu. Tak, to nie jest Michael Douglas, ale wygląda jak Michael Douglas. Także zostajemy generalnie w klimacie myśli przewodniej, wymiaru dzisiejszego materiału, którego pilot poznaliście jakiś czas temu w ramach Mówię, co czuję, moich vlogów. Anons przyszłej serii właśnie Kino z Tatą. I zaczniemy sobie troszeczkę od ogółu do szczegółu, zajmując się dzisiaj naszymi ulubionymi reżyserami. Także będzie to troszeczkę wspólny duo, vlog, troszeczkę podcast, ale ja mam swoją listę, tatuś ma swoją listę i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i równie aktywnie, co my Wam przekazywać, Wy podawać swoje typy i dlaczego w komentarzach. Tatusiu, kochany, jako że jesteś gościem, chociaż gościem, już nie gościem, już współtwórcą nowego formatu, nowego programu, który będzie stanowił jakby coś, w czym zawsze chciałem się zrealizować, bo całe życie o grach, a nas zawsze łączyła muzyka, filmy. Ja miałem te gry, ty miałeś książki, co pokazaliśmy właśnie w pierwszym materiale, do którego macie odnośnik w ramach naszej oficjalnej playlisty w opisie materiału. Ale może nawet nie gry łączą, a nie dzielą, ale właśnie szeroko rozumiana sztuka, do której uważam bezdyskusyjnie właśnie szeroko rozumiana kinematografia się zalicza. Mi tak troszeczkę głos, bo mi zależy, bo nowy format i jest tata. I jest tata po wywiadówce. Tak mają amatorzy, tak mają. Tak, tak mają amatorzy, ja się dopiero uczę YouTuby. Tata w ogóle był pierwszym YouTuberem w naszej rodzinie, bo jak kupiłeś kamerę, to ty robisz relacje. Tak jest. Dżerba. Tak. I nie różne tylko. Wspominki domowe. Tak, to nie, pierwsze kamery to ojciec, pierwsze relacje to ojciec, pierwsze wywiady to ojciec. Najpierw na kaseciakach, a potem na tych płytach montowanych w kamerę bodajże. Tylko te filmiki, które ja nagrywałem, są dedykowane wyłącznie gronu rodzinnemu, nie nadają się do publikacji szerszej publiczności. Może nawet nie pod kątem treści, bo ona jest sympatyczna, ciepła, ale jakości. Zdecydowanie. Moi drodzy, nasi ulubieni reżyserzy. Zaczniemy sobie od ogółu do szczegółu. Jeszcze raz przypomnę, wybaczcie motyw troszeczkę zdartej płyty. Poprzedni, pierwszy odcinek, pilot Kino z Tatą. Tam mieliśmy filmy nasze ulubione, czyli totalny ogół. Zespoły muzyczne, książki, gry. Teraz sobie już przechodzimy i zamykamy się oczywiście w tym naszym ulubionym, łączącym nas, medium, jakim jest kino, seriale, kinematografia, bo to nas zawsze łączyło i myślę, że to będzie taki fajny, naturalny, prosty przekaz, w ramach którego będziecie się, mamy nadzieję, dobrze bawić. Bardzo się cieszę, że na wstępie powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o naszych ulubionych reżyserach. Nie najlepszych, ulubionych, bo to jest ultrasubiektywna lista. Dokładnie tak i to chciałbym podkreślić, że to jest subiektywny całkowicie nasz wybór. Często ten wybór jest związany z pewnymi przeżyciami o charakterze emocjonalnym, z sytuacjami, w których oglądaliśmy dany film, danego reżysera. Łączniki może po raz pierwszy. Dokładnie tak. I będziemy mówili o naszych łącznikach wspomnień dzisiaj. Znaczy, żeby było wszystko jasne, ja z tatusiem, jak się spotykam, to nie mówię mu, ej tatuś, musisz coś zagrać, no bo wiem, że to absolutnie nie ma sensu. Czy tatuś nie mówi, ej musisz coś przeczytać, bo to też troszeczkę mija się z celem. Ale słuchaj, słyszałem genialny utwór, doskonały teledysk, pokażę ci go, musisz go posłuchać. Albo na przykład mamy taką wymiankę z tatą, dobra, to ja ci polecę taki film, taki serial i vice versa. To jest doskonałe, bo poznajemy siebie, jakby rozkochujemy się w sobie bardziej w myśli jakby rodziny ogólnie, tak, ale też owocuje to tym, że Wam nierzadko coś na Facebooku fajnego sprzedaje i właśnie taką misję będzie miał ten cykl Kino z Tatą. Zaczynasz. Także my łuskamy z Patrykiem z tej ogromu produkcji różnego rodzaju, łuskamy te najlepsze i dzielimy się wiedzą i dzięki Patrykowi obejrzałem parę fajnych filmów, seriali, na które być może nie zwróciłbym uwagi. Ja tak samo.
natłoku w kinematografii, którą nam się serwuje, czy to w telewizji, czy w tak, kinie, bo teraz to na YouTubie, wszędzie. Kiedyś tak jak w Grammy, oglądało, grało, słuchało się wszystkiego, co było. Tak? Bo teraz nierzadko spotykamy się z sytuacją konieczności jakby takiego troszeczkę odsedzania, tak? Perełek, klejnotów, tak, od gówna, tak. Nie bójmy się po tego... Po co tracić czas na badziewie? No. Dokładnie. Życie jest za krótkie na tej zasadzie, szczególnie dla pasjonatów takich jak my. Tatuś, twój pierwszy reżyser. Dobra, to ja rozpocznę od człowieka, który jest dla mnie, był wybitnym reżyserem, który nie urodził się w hollywoodzkiej rodzinie, w której było łatwiej zrobić karierę przy produkcji, bo się miało znanego aktora, tatę, reżysera, scenarzystę, producenta, a takich przypadków jest wiele. Nie miał łatwego startu. Nie miał łatwego startu. Chciałbym powiedzieć o człowieku, który nazywa się Miloš Forman. To jest Czech, czeskiego pochodzenia reżyser, który miał tragiczne dzieciństwo. Jego rodzice zginęli w Auschwitz-Birkenau, wychowywała go rodzina, wychowywał się w Czechach, gdzie podejrzewam na ówczesne czasy 60. Połowa Amerykanów w ogóle nie wiedziała, gdzie leży jeszcze wtedy Czechosłowacja, nie Czechy, tylko Czechosłowacja. Także jeśli macie stare albumy, stare atlasy, stare podręczniki, to już nie ma czegoś takiego. Ja jeszcze pamiętam takie knigi, gdzie była Czechosłowacja. Tak. Czechosłowacja, teraz tak, już nie ma. Nie ma. Są Czechy i jest Słowacja. Wspominam o Miloszu Formanie dlatego, że on był już znanym reżyserem, kiedy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Bo ja mówię o uchodźcy. Uchodźcy, który znalazł się w Stanach Zjednoczonych, w kraju, w którym mógł dowolnie kreować swoją twórczość. Czyli taki trochę amerykański sen. Trochę taki amerykański sen, z tym, że nie urodził się pucybutem w Stanach Zjednoczonych, ale był już dosyć znanym reżyserem w Czechach, który postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam realizować swoje marzenia. I udało mu się te marzenia zrealizować. On był wyjątkowo utalentowanym człowiekiem, i moim zdaniem w tym talencie wyjątkowo bezczelny. Bo czy niebezczelny człowiek poważyłby się zrobić jeden z najlepszych musicali stricte amerykańskich. Musicali, które robią pewien rozrachunek ze swoją rzeczywistością. Mówię tu oczywiście o pierwszym, niektórzy twierdzą, że to był pierwszy rockowy musical, oczywiście Hair. Więc przyjeżdża Czech i robi stricte amerykański film o amerykańskich problemach, o amerykańskich postaciach, rozlicza się z Wietnamem, rozlicza się z subkulturą hipisowską. Czyli twór, który powinien generalnie zrobić rodowity Amerykanin jako osoba tak. Pod kątem uzasadnienia uczestnictwa w historii. No tak wydawać by się mogło, że tylko Amerykanin nie. Może. Nie. Miloš Forman pokazał, że jednak ciekawe. Talent niezwiązany z narodowością. Jeśli ktoś czuje problem, czuje temat, jeszcze potrafi go sprzedać odpowiednio, no to jest to nieważne, czy to jest Amerykanin, Czech, Polak, Francuz, Niemiec, czy człowiek z innego państwa. Zrobił kapitalną sprawę, tak jak wspomniałem już, rozliczył się z pewną historią Amerykanów, gdzie kapitalnie pokazał subkulturę hipisowską, gdzie pokazał, że za pewnymi decyzjami, które zapadają, niestety idą w parze konsekwencje. Więc bezczelny Miloš Forman, fenomenalnie uzdolniony, który pokazał Amerykanom, jak robić amerykańskie filmy. Mało tego. Hair, tu muszę wspomnieć trochę o tym musicalu. Gatunek, za którym ja niespecjalnie przepadam za musicalami. Moulin Rouge, generalnie to jest chyba mój ulubiony. West Side Story, ale tak. Hair to jest absolutny król, jeśli chodzi o ten gatunek, który sprawia, że można się chyba z nim trochę przeprosić, jeśli generalnie nie preferujemy tego rodzaju kina. Słuchajcie, ja nie lubię musicali. Dlaczego? Dlatego, że jest pewna fabuła. Ja staram się koncentrować swoją uwagę wokół fabuły i nagle w pewnym momencie gościu zaczyna mi albo pani śpiewać, pląsać, kompletnie tańczyć. Z tyłka, nie? Trochę rozbija to moją wewnętrzną koncentrację. I narrację czasem. I narrację. A Hair, mimo że pląsają, mimo że śpiewają, jest krwi i kości świetnym filmem, który zrobił Czech Amerykanom.
Jakie inne jeszcze filmy byś podał? Bo ja oczywiście, znaczy generalnie tak, zanim będziemy kontynuować, tu mamy troszeczkę taki New Age, ale nie do końca. Tata jest jakby reprezentantem Metro. Boże. Takiego old schoola porządnego. Retro, nie Metro, rojo debilu. Nie, chodzi po prostu o to, że nawet nie o to chodzi, że gry, filmy, muzyka łączą pokolenia, łączą, a nie dzielą ogólnie. Ale tak, my mamy takie troszeczkę takie dywizje, których nie zaplanowaliśmy, które wyszły trochę spontanicznie w praniu, gdzie ja przygotowałem swoją listę, tata swoją listę, ja mówię, dobra, to kogo mam wspólnego? Okazuje się, że nikogo nie mamy wspólnego, mimo że ja lubię, szanuję, znam typy taty i vice versa na tej zasadzie. Chodzi generalnie o to, żeby przedstawić wam magię kina troszeczkę z różnych perspektyw, również z tymi anegdotkami, ciekawostkami historycznymi, jak tata wspomniał. Dla mnie Miloš Forman to również Amadeusz. Tell us about Wolfgang Amadeus. O którym mówiłem, odwoływałem się kiedyś do niego w ramach Mówię, co czuję. No i jeden z najlepszych filmów, jeśli chodzi o generalnie problemy, nie problemy natury psychicznej, z początkiem tak zwanych aktorów, którzy są świetni, ale ich nienawidzimy. Mówię tutaj o pewnej siostrze. Siostrze? Lot nad kukułczym gniazdem. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Your hand is staining my window. O której możemy chyba jakiś prequel obejrzeć teraz, serial tak, jest chyba na Netflixie, o ile się nie mylę. Ale wracając jeszcze do tego Amadeusza, który jest narracją z punktu widzenia jego rywala muzycznego, gdzie pokazuje geniusz Amadeusza Mozarta. Kompleks Salieriego. Salieriego, kompleks. Ale i podzi, bo zarazem jest to... A Salieri był wyjątkowo uzdolnionym muzykiem. No, nie było tak, że on był jakiś kulawy muzycznie i nie przystawał do tamtejszych czasów. Był świetnym muzykiem, był świetnym kompozytorem, ale tu na jego oczach praktycznie rodzi się talent szczeniaka, gówniarza można by powiedzieć, Amadeusza Mozarta, który powala go na kolana i ta narracja nie jest tylko z punktu widzenia rywala muzycznego, ale z punktu widzenia człowieka, który jest w stanie tak przed sobą powiedzieć, że ma do czynienia z geniuszem muzycznym. Że ja może jestem dobry, ale ten gościu jest po prostu fenomenalny, więc polecamy Amadeusza. I co ciekawe, Amadeusz moim zdaniem to jest ta produkcja, która rzadko gości na ekranach naszych telewizorów. Są filmy, które się co tydzień można obejrzeć praktycznie na różnych kanałach. Natomiast jeśli chodzi o Amadeusza, to rzadko kiedy pojawia się w telewizji, więc ten, który z was, albo ta, która z was nie oglądaliście Amadeusza, obejrzyjcie ten film i zobaczycie i dostrzeżecie geniusz Milosza Formana. To jest piękne, artystyczne doświadczenie z nutką bogatej historii. To w ogóle kwestia, uważam, bezdyskusyjna. Nicholson, no, nad kukułczym gniazdem, ja tak troszeczkę wrócę, nie wrócę. Skandalista Larry Flint. Nie, oczywiście. Generalnie tak, bo mówimy o reżyserach. Często bywa tak, że reżyser również jest scenarzystą. Co jest logiczne, bo jeśli tworzymy jako człowiek pasji, jakąś wizję, jakiś twór na papierze, to chcemy go skonstruować tak, jak my go widzimy. Dlatego często bywa tak, że są konflikty na linii reżyser-scenarzysta. A my tutaj naprawdę gadamy o grubych rybach. Ale kończąc już wątek Milosza Formana, ja wspomniałem, że on już kręcił dobre filmy jeszcze w Czechach, także polecam Miłość Blondynki. To jeden z tych reżyserów, który potrafił w sposób przekorny pokazać również i rzeczywistość w byłej Czechosłowacji. Warto, zapamiętajcie, Miloš Forman, genialny reżyser. Generalnie w opisie dzisiejszego materiału będziecie mieli wszystkich reżyserów, o których mówimy, wraz z filmami, do których przyczynili się, by je stworzyć. Także macie wszystko czarne na białym, możecie sobie gdzieś tam wpisać, sprawdzić i mam nadzieję, że kiedyś nam dacie łapkę w górę za to, żeśmy wam fajnego reżysera bądź jego dzieło zaproponowali. A teraz, Patryku, twoja propozycja. Dobrze. Moi drodzy, Steven
Spielberg. No to oczywiście to nazwisko musiało się tutaj pojawić. To jest chyba reżyser, którego mam na swojej liście w myśl największej ilości stworzonych filmów, które może nie do końca określiły mnie jako miłośnika kina, kinomaniaka, konesera, ale no oczywiście Szeregowiec Ryan, czyli ten jeden z trzech filmów w moim top 3, jeśli chodzi o filmy, obok Forresta Gumpa, oczywiście i Zielonej Mili, o których to filmach będzie również dzisiaj mowa, ale nie zapomnijmy również, to jest chyba taki miłośnik Toma Hanksa, bo zwróć uwagę, że mamy Szeregowca Ryana, mamy genialny, błyskotliwy, atrakcyjny Złap mnie, jeśli potrafisz. Put it down. Drop it! Relax. You're late, all right? Terminal, po raz trzeci Tom Hanks. Monachium, na którym byłem z tobą w kinie, to jest kawał ciężkiej historii, jeśli chodzi o Europę i nie tylko. Czwarta władza, oczywiście Lista Schindlera przed Szeregowcem Ryanem. Mocny temat, odwoływałeś się dzisiaj generalnie do obozów koncentracyjnych. Park Jurajski, czyli jeden z moich ukochanych filmów, jeśli chodzi o dinozaury, a ja nauczyłem się rysować przez zamiłowanie do dinozaurów i było to jednym z wielu elementów składowych, które zaważyło o tym, że zdawałem do liceum plastycznego, ale nigdy tego nie lubiłem, a ty jesteś świadkiem jako mój ojciec, że o, to ty zacząłeś rysować dinozaury przez Jurajski Park. Ja tego nienawidziłem, bo ja 2 lata wcześniej zacząłem rysować, bo mi kumpel świetlicy pokazał w szkole podstawowej. To prawda. Także tata jest tutaj świadkiem. No i oczywiście Indiana Jones, no, Harrison Ford, także tu się będą sypać imiona, nazwiska, aktorzy, scenarzyści, reżyserzy. Ale dziwię się, że nie wymieniłeś filmu absolutnie kultowego. To się wydla, bo to znaczy najmłodszej brak wiedzy. Publiczności. To nie jest ignorancja. E.T. No nie, no masz rację, oczywiście to jest przekultowy obraz. Ja nie jestem miłośnikiem ufoka w wózku. Podejrzewam, że to był pierwszy film Spielberga, który w ogóle w życiu zobaczyłeś. Znaczy, bardzo możliwe, świadomie, nieświadomie, znaczy generalnie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo oczywiście można tu dorzucić AI, sztuczna inteligencja. Jasne, czy to Player... To już późniejsza jego działa. Player One, ale on generalnie, mi się zawsze podobało w nim to, że on był mocno zakorzeniony w historii i przedstawianiu tej historii od strony właśnie II wojny światowej, tej takiej stricte akcyjnej, tak, braterstwo, Szeregowiec Ryan, z drugiej strony właśnie Lista Schindlera, czyli no, mroczniejsze barwy całego tematu, to on był zawsze otwarty na nowe technologie, nowe trendy, rozwój sztucznej inteligencji, komputerów, gier, etc., etc. Znaczy, jeśli w ogóle się mówi o Hollywood... Mega to łączył zawsze. O Hollywood, o kinie, to w pewnym momencie Spielberg tak zdominował ten rynek... Hit za hitem. ...że właściwie zadać komuś pytanie na ulicy, podaj nazwisko reżysera amerykańskiego, to Spielberg był tym numerem jeden, który podczas sąd różnego rodzaju wymieniano. No genialny reżyser, który pokazał swoimi dziełami, że jest... reżyserem wszechstronnym. Nie szufladkuje się na jeden temat, tylko od kina dziecięcego po dramatyczne kino mówiące o bardzo dramatycznych chwilach w historii dokładnie całego tak. świata. Zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli tej wszechstronności, nie zamykaniu się, nie odcinaniu kuponów, nie specjalizowaniu się w jednym sektorze, czy to jeśli chodzi o karty historii, czy generalnie gatunek. Ja to bardzo lubię w odniesieniu do swojego świata gier wideo, gdzie są firmy, studia, które jakby nie robią sequeli, tylko proponują za każdym raz nowe IP, nową markę, nowe uniwersum i starają się w ramach jego świata tego uniwersum zaproponować coś dla różnych grup odbiorców. I to jest mega fajne, także Steven Spielberg ode mnie, wcześniej Milosz, teraz ty. Teraz powiem o człowieku, który chciał, żeby na jego nagrobku był taki napis oto. Tak kończą źli chłopcy. To jest historia Alfreda Hitchcocka. Alfred Hitchcock, będąc małym chłopcem, mocno narozrabiał i ojciec, uznając, że należy mu się jakaś kara, poprosił swojego kumpla, gliniarza, żeby go na 3 minuty zamknął w normalnym areszcie. I tak się stało. Kumpel gliniarz wziął małego Alfreda, wsadził go do aresztu i powiedział mu tak. Tak kończą źli chłopcy. I stąd ten napis na nagrobku, który sobie Hitchcock wyobraził. Mówię o Hitchcocku,
ponieważ to jest ojciec suspensu, to jest ojciec dreszczowca, to jest ojciec dzisiejszego thrillera, to jest człowiek, który sam zresztą określił swoją działalność. Oprócz tego, że był fenomenalnym reżyserem, który nakręcił mnóstwo filmów różnego rodzaju, sięgnijcie po te stare kryminały, stare dreszczowce, thrillery początkowe Alfreda Hitchcocka, ponieważ on nie tylko był genialnym reżyserem, ale on był strasznie dowcipnym, sarkastycznym człowiekiem. Trochę jak Einstein, trochę jeśli tak, chodzi o sektor nauki. Tak, tak, właściwie legendą są jego sformułowania, powiedzenia, na przykład Diana i Basil żyli długo i szczęśliwie, nigdy się nie pobrali. Nie, to ja z kolei kojarzę, ja się często tym też kieruję jakby w swojej działalności, że wszystko ma się zacząć od wybuchu, a potem napięcie ma tylko rosnąć. Tylko rosnąć. Potem tak wyszło, jest, że to nie do końca on powiedział, a cytował kogoś innego, ale generalnie my zapamiętaliśmy go z tego, a ja go zapamiętałem przez pieprzone ptaki. Tak, jest, do których za chwilę wrócimy, ale jeszcze jedno ze słynnych powiedzeń, że film to jest życie, z którego wycięto plamy nudy. I taka kinematografia w wykonaniu Alfreda. Wiecie, ja mówię, co czuję, wrzucam wam czasem cytaty. Od tego będę miał tatę, bo tata generalnie to jest mistrz cytatów. Całe życie tata miał na coś cytaty. Znaczy Hitchcock jeszcze, być może ten suspens, ten dreszczowiec, ten taki kryminał, który towarzyszy właściwie wszystkim jego filmom, jest wytłumaczeniem jego postawy życiowej. On często mawiał, że najlepszą walką w jego wykonaniu z jego prywatnymi lękami jest zrobienie o nich filmu. I to jest kwintesencja funkcjonowania na rynku filmowym. Wiecie co, ja się czuję zbędny, ja was zostawię z tatą. Będziecie chcieli pogadać o grach, to wiecie, gdzie mnie szukać. Ptaki, bo oczywiście to jest gościu od kina. To by było mnóstwo. Przypominacie sobie, zresztą w różnych wersjach może później oglądaliście słynną Psychozę. Słynna scena. Tak. Nie, właśnie, suspens, mistrz suspensu. To, tak jest, myślę, że kluczowy temat odnoszący się do Hitchcocka, który raz, przecierał szlaki. Tak. Proponował nietanie rozwiązania mające na celu wzbudzać w nas strach, niepokój. Tak. To nie były tanie zagrywki. Nie, to nie były tanie zagrywki. I jeszcze jedną zaletą Hitchcocka było to, że docenił w tamtych czasach rolę telewizji. Ponieważ on nie kręcił wyłącznie filmów dla kin, ale również miał tak, ja zasiadałem, to było, nie pamiętam już, czy sobota, czy niedziela, był taki cykl filmowy, telewizyjny, Alfred Hitchcock przedstawia. Tak jak było z Polem Newmanem, Piątki z Newmanem. Tak jest, ale Alfred Hitchcock przedstawia przy jego udziale, bo każda ta nowela, bo to były filmy, podejrzewam, około 60 minut, które trwały, on osobiście zapowiadał, siedząc godnie, i później po zakończeniu filmu jeszcze puentował jakąś uwagę. Jego profil był klasyczny. Klasyczny, klasyczny. On się tak chyba zaczynał w ogóle. Także Hitchcock, no geniusz, trudno, żeby mówić o filmie, o kinie, nie wymieniając jego nazwiska. Teraz przedstawię wam pana, którego weźmiemy na tapetę w następnym odcinku, kiedy będziemy rozmawiać o naszych ulubionych aktorach. Cały czas myślę i zasady, wizji, koncepcji, od ogółu do szczegółu. Ale dzisiaj jako reżyser Mel Gibson, który niestety swojego czasu naraził się troszeczkę pewnym osobom. No nieszczęście dla nas, bo spetryfikowaniu, kasacji uległo wiele jego dzieł fantastycznie się zapowiadających. Tym bardziej, że zaraz przed tym incydentem, jeśli chodzi o antysemityzm, bo o to przecież chodziło, no to przecież dał nam mnóstwo fantastycznych dzieł, w których nierzadko również sam grał. I bezdyskusyjnie jest to jeden obok Stowarzyszenia Umarłych Poetów, o których dzisiaj będzie mowa, Braveheart, czyli film, przy którym pierwszy raz w życiu zapłakałem. Braveheart, Przełęcz Ocalonych, czyli tutaj mamy oczywiście Williama Wallace'a, tutaj mamy II wojnę światową, mamy też Pasja, Chrystus, oczywiście, no i Apokalipto,
byłeś, tak? Tak, jest. W Meksyku. Pierzasty w Ameryce wąż, Południowej. Ameryka, tak. Południowa, oczywiście azteckie budowle i nie tylko. Znów mamy do czynienia z reżyserem, twórcą bardzo wszechstronnym, nie tylko pod kątem jakby gatunków, którymi się zajmował, ale również pod kątem jakby roli w swoich bądź nie swoich dziełach jako aktor bądź reżyser. Będę o nim mówił długo w następnym odcinku, ale dla mnie to jest też jednocześnie jeden z najlepszych reżyserów, ale też jednych z najlepszych aktorów pod kątem odgrywania roli, wczucia się w rolę przy maksymalnym wykorzystaniu mimiki twarzy. Tak jest, ale to w ogóle jest dziecko kina moim zdaniem Mel Gibson. I jako aktor, i jako reżyser. Nie wymieniłeś jednego z jego filmów, który mi się osobiście bardzo podoba, Patriota. I'll take that as a compliment. Tak, Patriota jest doskonały. No i tam Gibson udowadniał, że był świetnym aktorem, a zarazem Joker tam grał. Gdybym miał kupę kasy, gdybym miał miliony i miał zrobić na jakiś ważny temat z rozmachem totalnym. Twoja czy moja? To nie jest mój dzwonek. To naszej mamy. To naszej mamy. Dobrze, moi drodzy, to teraz taka mała przerwa, bo kończy się bateria. Telefon. Ja będę wiedział, gdzie ciąć i zaraz przechodzimy dalej. Dobra. Moi drodzy, wracamy po krótkiej przerwie. Wszystkie komórki zostały usunięte z pomieszczenia. A bateria przeładowana, ale najważniejsze, że my mamy pełne baterie dalej, żeby dla was nagrywać. Dobrze. Twoja kolej, bo uważam, że temat Mela Gibsona, o którym oczywiście moglibyśmy gadać godzinami, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Temat został zamknięty. Kogo masz swojego? Kolejny reżyser kojarzy mi się z naszym polskim zdjęciem. Ja mieszkałem wtedy w Warszawie i bardzo często chodziłem do kina Moskwa, bo było parę kin w Warszawie tak naprawdę. Stolica, Moskwa, Relaks, do których się chodziło i oglądało filmy. Natomiast kino Moskwa zasłynęło jednym takim dosyć historycznym zdjęciem. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku wykonano oto takie zdjęcie. A wtedy, w tym czasie, w kinie Moskwa szedł czas apokalipsy. I był wielki baner na kinie z tytułem Czas apokalipsy, a pod kinem stał realny, w realu, czołg z żołnierzami. I nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, nie pamiętam nazwiska autora tego zdjęcia, który na pierwszym planie pokazuje ten czołg i w oddali wielki baner na kinie Moskwa, czas apokalipsy. Brutalna, mroczna adekwatność. Czasami jedno zdjęcie powie dużo więcej niż wiele artykułów na ten temat. A to jakaś kampania reklamowa w ogóle. Polską rzeczywistość tamtego czasu, smutną, dramatyczną, tragiczną. Mam nadzieję, że do takich zdjęć już nigdy nie będziemy wracać. No tutaj mamy Wietnam, jądro ciemności, tak. Generalnie. Tak zarzucę, jeśli, bo tata teraz będzie mówił. Ale oczywiście mówimy Francisco Ford Coppola. Coppola, oczywiście. Spec Ops The Line. Jeśli to, co wam się spodoba, co teraz zaraz tata powie, a ja dokumentuję Spec Ops The Line. Tam jest bardzo podobny motyw w myśl fabuły, narracji, całego scenariusza gry, jak właśnie czas apokalipsy. Genialny pod wieloma względami. Ja nawet sobie ostatnio odpaliłem wersję reżyserską i nawet przez sekundę nie wydała mi się ona za długa. Tak, to prawda. I Marlon Brando, który gra tam być może, nie wiem, 12 minut w filmie, ale swoją postacią dominuje cały film. Ale Coppola, każdy czeka na jego patrz, Brando, obraz. Coppola, ojciec chrzestny. I didn't want to get into trouble. I was there. Kolejny reżyser, który ma swoich ulubionych aktorów. Tak, tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, trudno Coppoli nie powiedzieć. To był absolutnie król reżyserów w latach 70. To przede wszystkim Ojciec Chrzestny, trzy części. Mario Puzo, który napisał fenomenalną książkę. Jedną z swoich najlepszych w pierwszym odcinku, jak rozmawialiśmy. Oczywiście, mówiącą tak naprawdę o tym, co się działo w pierwszej części Ojca Chrzestnego. Później Mario Puzo oczywiście był wykorzystywany przez Coppolę, bo uczestniczył przy tworzeniu scenariuszy kolejnych części, ale co ciekawe, nie wiem, czy to ten film sprawił, że Puzo już nigdy nie napisał lepszej książki. Nie, ja byłem takim ignorantem. Czytałem kilka i powiem szczerze, takie sobie. Ja byłem takim ignorantem. Wiesz, bo przeczytałem Ojca Chrzestnego. Ja mówię, dobra, Fada, no dobra, a gdzie są te dwie pozostałe części?
Nie, to na podstawie tej książki powstały trzy filmy. Aha, dobra, wszystko jasne. Dokładnie. Ja pierwszy film Coppoli, jaki widziałem z Hackmanem, to była Rozmowa. Gene Hackman, oczywiście. To był film nagrany chyba w latach 70., który już wtedy pokazywał, jakie są sposoby i metody inwigilacji. Które nawet dzisiaj, oglądając ten film, są na zaskoczenie. Serdeczny można... Pegasus. Ale zostawmy politykę na boku. Nie, natomiast nie dotykamy. To był film, który między innymi pokazywał taką scenę, że z 2-3 kilometrów jednym mikrofonem można było nagrać rozmowę ludzi będących na morzu, na jachcie gdzieś tam, dokładnie. Tak. To co dopiero dzisiaj można zrobić w sprawach inwigilacji. To mi się igła od razu kojarzy. To jest przerażające. Ja już na zakończenie w Coppoli to chciałbym powiedzieć, że niewiele brakowało, a w ogóle nie ujrzelibyśmy żadnych dzieł tego twórcy, ponieważ on był bardzo ciężko chory na polio. I wydawać by się mogło, że on po prostu z tej choroby nie wyjdzie. A wiemy, jaka to jest paskudna, dramatyczna choroba. Na szczęście szczepionki zrobiły swoje i ograniczyliśmy do minimum występowanie tej choroby. Ale jednak ta choroba Coppolę dotknęła. Wyszedł z tego ku chwale kinematografii, filmów i naszej przyjemności. No i on jakby tak zapoczątkował ogólnie kino gangsterskie, kino mafijne, tak? Bo na pewno w naszym cyklu będzie mowa o Scorsese, Rodriguezie, Tarantino czy Guy Ritchie, mój ukochany. No dobrze, moi drodzy, ja sobie... Ja chciałem powiedzieć tylko, dlatego powiedziałem, że król lat 70., bo tak naprawdę później on już nie nagrał tak dobrego filmu, ale być może to miało związek z jego osobistą tragedią, ponieważ jego młody syn zginął w wypadku na jachcie. Giancarlo, który występuje zresztą, ma taki epizod w Ojcu Chrzestnym, gdzie jest osobą, która towarzyszy przy chrzcie w pierwszej części Ojca Chrzestnego. I widać, że ten dramat już odbił się takim dramatycznym absolutnie piętnem, że już później to nie był ten sam Francisco Ford Coppola, ale trudno o reżyserze Ojca Chrzestnego dzisiaj nie wspomnieć. Ale Sylvester Stallone czy Zack Snyder mieli podobne nieszczęśliwe wypadki w myśl utraty dziecka, bo nie ma nic gorszego niż pochować własne dziecko. To prawda. Na tej zasadzie. Moi drodzy, Robert Zemeckis, reżyser mojego ukochanego, najlepszego filmu na świecie, po dziś dzień uważam i nie wiem, czy jak będę żył, czy coś to przebije, Forresta Gumpa. My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Oczywiście Robert Zemeckis, ale nie możemy tutaj zapomnieć o genialnym locie z jednym z moich ulubionych czarnoskórych aktorów, Denzel Washington. Polecam książkę, bo książka... Tata na wszystko ma książki. Nieco... Ja milczę, udając, że jasne, książka. Nieco inna w swej intrydze. Ale jednak faktycznie masz rację z Denzelem Washingtonem. Świetny film, bo taka jest prawda, że jeśli jest dobry reżyser i jest dobra książka, to musi z tego wyjść coś mimo dobrego. Mimo, że Oscara dostał za Dzień próby. Tak. Denzel. Nie, to o aktorach pogadamy za niedługo. Kiedy indziej. No ale Castaway. Wilson, I'm sorry, Wilson. Wilson! I'm sorry! Czy współczesny Robinson Crusoe, albo być może na szeroką skalę zakrojona reklama FedExu, tak naprawdę, Mistrzostwo Świata, to też pokazuje, i znów przy okazji aktorów opowiemy o tym w szerszym spektrum, ile to znaczy poświęcić się dla roli w myśl przytycia bądź schudnięcia. Tak, to będziemy o tym mówić. On to robił milion razy i w nagrodę dostał cukrzycę. Tom Hanks, ale kontakt z naszą kochaną Judy Foster, którą kojarzymy przede wszystkim oczywiście jako Clarice z Milczenia Owiec. Is it Clarice? Is it Clarice, dokładnie. Nie no, tak jak mówię, dla mnie Zemeckis równa się Forrest Gump, ale chciałem sprawdzić, co on jeszcze zrobił. Wybaczcie tą ignorancję, ale on musiał się pojawić na mojej liście chociażby jako osoba, która właśnie stworzyła najpiękniejszy obraz, jakiego doświadczyłem w życiu. Tato. A teraz powiem o pewnym panu, ale przekornie rozpocznę od filmów, których nie zrobił,
a był pierwszym wyborem, jeśli chodzi o reżyserię. O. Wspominałeś o Spielbergu Lista Schindlera. Tak. To właśnie Martin Scorsese, o którym chcę teraz powiedzieć, dostał jako pierwszy propozycję wyreżyserowania Listy Schindlera. Według zaproponowanego scenariusza. Tak jest, ale odmówił, bo stwierdził, że jednak reżyserem Listy Schindlera powinien być reżyser o żydowskim pochodzeniu. No, jak wiemy, Scorsese włoskie, więc stąd Spielberg został, nakręcił genialny film. Tata człowiek ciekawostek i cytatów. Być może genialny byłby algorytm go bardziej kocha niż mnie, przynajmniej powinien. Nie no, masz rację, oczywiście, słuchaj. Ale powiem dalej, jakich filmów nie zrobił. I to takich dosyć świeżutkich. Nie zrobił Jokera. A miał Scorsese robić Jokera. Jokera nie zrobił. Ja uważam, że dalej nie by podał. Nie zrobił. Najpierw rozpocznę od tego, dobra, Fada, co on nie zrobił. No. A w sumie przeszedł do historii, tak? Nie zrobił Pachnidła, też na podstawie znakomitej książki. Ale film też genialny. Film genialny, dlatego być może dobrze, że zrezygnował z reżyserii tych filmów, bo filmy przeszły do historii kinematografii i są znakomite i świetnie zrobione. Natomiast dlaczego Martin Scorsese? No to chyba wszyscy zwolennicy filmu o charakterze gangsterskim, mafijnym by mi nie wybaczyli, gdybym ja Martina Scorsese nie przywołał w swoich filmach. Rozpoczął oczywiście nie od gangsterskiego filmu, ale od opowieści o człowieku, który być może chciał być gangsterem, mówi o taksówkarzu. You talking to me? Ale potem go wziął do wielu innych swoich filmów. Oczywiście, De Niro tam zafunkcjonował na stałe w filmach. Znów reżyser, ulubiony, preferowany aktor. Wściekły byk, jeśli nie oglądaliście. Boks. Oczywiście. Ale on nie był czarno-biały, Robert kiedy kinematografia była kolorowa. Był, ale on był z premedytacją zrobiony. Tak, bo to była taka wizja artystyczna. To gdzie De Niro absolutnie pokazuje swój geniusz aktorski. Warsztat. Uwielbiasz film Gangi Nowego Jorku. Uwielbiam, bo uwielbiam wszystkich aktorów, którzy biorą udział w tym filmie. Kocham muzykę, gdzie maczał palce Bono i Pavarotti w duecie w ogóle. To jest absolutne mistrzostwo świata. DiCaprio, który po raz kolejny pokazuje, że nie jest włoskim Leo tylko. Wyreżyserował parę takich dokumentów muzycznych. No, być może wielu z was oglądało film o Rolling Stonesach na przykład, który Scorsese wyreżyserował. Powiem więcej. Mało kto pamięta, kto wyreżyserował Bad Michaela Jacksona. Oczywiście Scorsese to zrobił. Tak, zgadza się. To jest jego reżyserii teledysk. O dwóch filmach powiem, o których muszę powiedzieć jeszcze w wypadku tego reżysera, to oczywiście Chłopcy z Ferajny. Chłopcy z Ferajny. Niektórzy się zastanawiają, czy Ojciec Chrzestny, No bo tam miał gotowy scenariusz, może miał łatwiej. Tutaj temat autorski. Przy genialnym doborze wszystkich barw aktorskich, jeśli chodzi o obsadę. Wiesz, czy to Pecci, czy to Ray Liotta, czy to De Niro. Przecież można by wymieniać. Kasyno genialne. Oczywiście. Gdzie tak naprawdę uważam, z całym szacunkiem do Sharon Stone, uważam, że to jest jej najlepszy film. Ona tam zagrała najlepiej. Tak. To w całej swojej karierze. Widziałem parę fatalnych ról w jej wykonaniu. Z tym szacunkiem do Nagiego Instynktu. Nagi Instynkt. Ale do niego kiedyś wrócimy na pewno, bo to też fenomenalny film. Wilk z Wall Street, znów DiCaprio. Uważam, że DiCaprio za Wilka z Wall Street powinien dostać Oscara, a nie za leżenie, będąc bicie się z niedźwiedziem. Nie, z całym szacunkiem, bo scena została świetnie zrobiona, ale on potem leży. Jemu to dali tak, żeby się odfanzolił chyba, za całokształt. Ale skoro wspomniałeś o DiCaprio, to jeszcze jeden świetny film zrobiony Scorsese na podstawie książki. Kapitalnej, tylko ten, kto czytał książkę, niestety już był pozbawiony tak jakby zaskoczenia, oglądając adaptację filmową. Wyspa Tajemnic Leonardo DiCaprio. To jest jeden z takich filmów na raz. Tak, nie? na raz, bo to już... Ale genialne. To jest gdzieś tam szósty zmysł. Mindfuck, twist fabularny jest fenomenalny po prostu, tak. Ale jak to wiecie, to jest jeden z tych filmów, co lecą napisy końcowaty. No. I kończąc już historię o Scorsese, to chciałem powiedzieć, że Scorsese jest jednym z 50 osób na świecie, które nigdy nie zostaną wpuszczone do Chin. Ponieważ nagrał film o Dalai Lamie, który się bardzo władzom chińskim nie spodobał. Wiele rzeczy mi się nie podoba. Chiny Scorsese może oglądać na pocztówkach. Co najwyżej. Moi drodzy... Twój tytuł. Ja mam coś takiego, że jest reżyser, okej, ale wiesz, my się skupiamy na filmie, ale często pewne pamiętne sceny
nie byłyby pamiętne, gdyby nie muzyka. Także tak, moi drodzy, reasumując, co to znaczy rola muzyki w obrazie, oczywiście Ridley Scott z Gladiatorem. My name is Maximus Decimus Meridius. Na czele absolutne mistrzostwo świata pod każdym możliwym względem wykonania. No i Hans Zimmer, który mam wrażenie stworzył coś, o czym zawsze chciał, mimo że już wtedy zabłysnął w uszach wielu widzów, czyli Duna, co to znaczy muzyka w myśl tego, że obrazy, które słychać i muzyka, którą widać. No Ridley Scott to niestety kolejna postać, która przeżyła osobistą tragedię. Tata jest od dram, nie? Algorytm ponownie go kocha. No ale to myślę, że pamiętacie. Tragiczna śmierć brata, który był koproducentem wielu produkcji. No dramat, wielki dramat i to też na Ridleyu Scottie pewne piętno zaznaczyło. Ale może właśnie o to chodzi, nie? Że te dramatyczne sytuacje w życiu prywatnym uwrażliwiają. Może szukają jakiejś ucieczki w myśl troszeczkę eskapizmu w swoje dzieła, w pracę kreatywną. Jest takie powiedzenie, że cierpienie uszlachetnia. Jak i, najbardziej. I kolejny pan cytat. tak, dokładnie tak. Ale patrz, zwróć uwagę, Gladiator, nie? Łowca androidów, ósmy pasażer Nostromo, obcy, helikopter w ogniu, Oscar dla Polaka, Królestwo Niebieskie. Zwróć uwagę, co łączy właśnie te filmy. Muzyka fenomenalna, adekwatna do wykorzystanego uniwersum, albo mrocznego, albo epickiego, albo budzącego niepokój, lęk, pewną konsternację. No, zabawa dziełem. To jest kolejny reżyser, który łączy się z moimi, twoimi, wspólnymi, bo to nie jest tak, że tata ma swoich, a ja ich nie lubię. Nie, my kochamy swoich, po prostu się tak fajnie podzieliliśmy. Jeszcze raz, spontanicznie, nieświadomie. Tak. Patryk zapytał się mnie o moją listę, jak wymieniłem nazwiska reżyserów, to był sam zaskoczony, że lepiej byśmy tego nie ustalili, że tak się uzupełniamy w sumie w tej naszej prezentacji. Jak ja i rok w grach, także myślę, że jest dalej rodzinnie, bo Roka uważam za rodzinę i tyle. Ridley Scott, absolutne mistrzostwo świata i co reżyser, to jest inny aspekt. Tu współpraca z aktorem, tu współpraca z kompozytorem, między innymi. I rozmach filmów Ridleya Scotta jest urzekający. I tak, z jednej strony znów różne realia historyczne, różne karty historii, plus no, fantazy, tak? Łowca androidów, czy chociażby obcy. Dobra, twoja chyba ostatnia osoba, jeśli się nie mylę. Tak, i tu myślę, że wielu zaskoczę, bo będę chciał zakończyć takim naszym polskim akcentem, ale o dziwo. Nie będę mówił o Żuławskim, nie będę mówił o Polańskim, Wajdzie, o Kieślowskim, Kucu. Nie będę w ogóle o nich wspominał. Natomiast powiem o reżyserze, dzięki któremu, tak sądzę, między innymi, bo na to się składało wiele zjawisk, mówiono o Polsce perelowskiej, że to był najweselszy obóz wśród demoludów. I coś w tym było. Ja chcę powiedzieć o Stanisławie Barei, którego komedie pozwoliły mi osobiście z uśmiechem na twarzy przechodzić przez ciężkie sytuacje życiowe, szczególnie za PRL-u, gdzie nie było pieniędzy, nie było jedzenia, nie było mebli, no po prostu ale nie były kolejki ocet. Tak. I kartki. Bareja po prostu poprzez swój dowcip, poprzez komedię, które, bo on głównie tworzył komedię, pozwolił nam z takim lekkim uśmiechem przechodzić przez tą szarą, podłą perelowską rzeczywistość. Któż nie pamięta Misia, kultowego filmu, cytatów z Misia? Kto nie pamięta Poszukiwana? Co to są te? Spółdzielcze punktowce. Aha. Panie dyrektorze, tu jest jezioro. A, to nie, to nie. Nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Kto nie pamięta, później już zrobiony serial Alternatywy 4 albo Zmienników. Jak można sarkazmem, dowcipem, alegorią, porównaniem zrecenzować aktualną rzeczywistość?
Barea potrafił robić to znakomicie. Pamiętajmy o tym, że w tych czasach, kiedy on tworzył, kiedy tworzył te kapitalne komedie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. O, panie kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Wiele doskonałych komedii. One podlegały tak zwanym ocenom, to się bardzo ładnie nazywało, komisją kolaudacyjnym. Mhm. Czyli perelowskiej cenzurze. To, co się nie podobało cenzurze, to natychmiast wycinali. A to jest neutralne, a tam mnóstwo między wierszami w ogóle. Między wierszami to trzeba było czytać, to było oglądać, jak ograć komisję kolaudacyjną, żeby ci przepuściła fragmenty pewnych. A dalej filmu. Był to komentarz społeczny. Tak jest, dokładnie tak, żeby trafiało to do kto wyczuł, scen. Ten wyczuł. Chcę powiedzieć jeszcze o Barei, że była to postać bardzo interesująca i ciekawa, ponieważ on miał też pod górkę, bo od razu miał kłopoty z ukończeniem wyższej szkoły filmowej, tam etiudy dyplomowej, oczywiście komisja kolaudacyjna nie chciała zaakceptować, później skończył studia, ale mało kto wie, że po stanie wojennym właśnie Stanisław Bareja, który był bardzo zaangażowany w sprawy polskie, żeby nikogo nie zmylił dowcip i komedia, którą prezentował na ekranie. On był polskim patriotą, porządnym człowiekiem. Nikt nie pamięta tego, że po stanie wojennym niektórzy działacze, tacy jak Bujak, jak Romaszewski, którym groziły kary więzienia, ukrywały się właśnie u niego w domu. To mało kto wie. Mało kto wie, że to on podpowiadał, jak zmienić wizerunek, żeby cię chłopie na ulicy nie poznali i żeby cię nie aresztowali lada moment. Genialne. Dlatego kocham Stanisława Bareję. Jeśli chcecie w pigułce, w kwintesencji, z humorem i z dowcipem obejrzeć okraszoną komedię z tamtych czasów, to bardzo was proszę, sięgnijcie po Stanisława Bareję, bo warto. Uśmiech, uśmiech, uśmiech. To tylko poczucie humoru prawdopodobnie pozwoliło nam dotrwać później do wielkich mówiąc zmian. Mówiąc krótko, takie słodko-gorzkie. Słodko-gorzkie, ale karykaturalne, wspaniałe, rewelacyjne. Także Bareja, drodzy państwo, to ja tylko Bareja. Tak wtrącę, żeby nie było tylko takiego symbolicznego akcentu narodowego, to ja Smarzowski, ja obusłem Smarzowskiego pod kątem komentarza społecznego w odniesieniu do różnych grup społecznych, ale on nie robi tego, co Patryk Wega, czyli nie zamienia przypadków w normę. Tylko opowiada takie brutalne, prawdziwe, na wskroś historie, gdzie szokuje obrazem, ale uważam, że nie szokuje tanio. Na tej zasadzie. Także ja Smarzowski się z naszą rzeczywistością świetnie rozliczyć. Oj, tak. Nie wszystkim się to podoba. Nie wszyscy akceptują jego wersję, którą przedstawia w swoich filmach. Ale ja należę jednak do tej grupy, która bardzo docenia jego ja też. Reżyserię. Ja po prostu wiem, że będę się dobrze bawił. Tym bardziej, że znów to jest kolejny reżyser, który ma jakby taki swój skład aktorów, które bardzo pasują jakby do tak. jego wizji. Tak. Strasznie, strasznie, strasznie ich lubię. Moi drodzy, na koniec mam dwóch. To znaczy tutaj jest bez rangowania, żeby było jasne. Tu nie ma rangowania, po prostu nawet nie ma alfabetu. Tak po prostu wymieniamy. Nie mógłbym nie wspomnieć o Franku Duramoncie w odniesieniu do drugiego swojego najlepszego filmu, czyli Zielonej Mili. Znaczy my się śmiejemy, bo o scenarzystach być może będzie w jakimś takim odcinku bonusowym, ale z reguły to jest oczywiście w King, tak? Książki Kinga. Tutaj Zielona Mila i chyba Skazani na Shawshank nie są żadnym w ogóle wyjątkiem. Do tego jeszcze Walking Dead, serial, który znacie doskonale. Może nie wiedziałeś, ja nie wiedziałem, przyznam się szczerze, nie wiem, czy wszystkie sezony. Znaczy, a propos Skazanych na Shawshank, to jest znakomity film, ale wyjątkowo pechowy. Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy. Tak, bo ja powiedziałem to właśnie był dwa moje lubione. Foresta Gumpa. Gdyby nie było Foresta Gumpa, Skazani na Shawshank. Tak, nie, bez, no. Wygrywali wszystkie nagrody. Oczywiście. I tutaj znów jeden z moich ulubionych czarnoskórych aktorów. Morgan Freeman. Nie, no Mistrzostwo Świata to w ogóle. To znów może w żadnym wypadku nie tania gra na emocjach, ale też zwracanie uwagi na potęgę przyjaźni w jednym i drugim filmie. Zwróć jako uwagę. Jako ciekawostka a propos Morgana Freemana, to był taki stary film. Film nakręcony chyba w latach 70. pod tytułem Więzień Brubaker z Robertem Redfordem, jak wspomniałem. Aha. I tam chyba debiutował Morgan Freeman w filmie. Tyle lat temu. Siedział jako jeden ze skazańców, w ogóle taki psychopatyczny, który, o ile sobie dobrze przypominam, to popełnia samobójstwo w tym filmie. Gra może
4-5 minut w tym filmie, ale wtedy Morgana Freemana widziałem po raz pierwszy. Moi drodzy, serdeczny Frank, pora na równie serdecznego Petera Weira i to jest drugi film. Bo tak mówiłem, że tatuś da mi luz, tak, po Braveheartie i zapuści, nie wiem, Terminatora obcego czy jakiegoś innego Ora, Liberatora, to były takie filmy, nie? O nich też będziemy mówić w kontekście efektów specjalnych. Coś luźniejszego. To nie, to tatuś przywalił kolejną artylerią, za co oczywiście jestem mu strasznie wdzięczny, bo od najmłodszych lat starał mnie uwrażliwić, ukulturalnić Stowarzyszenie Umarłych Poetów i genialny Robin Williams, Kapitanie, Mój Kapitanie, Stoły, pamiętamy. Ale nie tylko, bo to była chyba debiutancka rola House'owego Wilsona. Tak jest. Tam jest nawet taki odcinek, gdzie tam on się dogrzebał, House, że Wilson w jakimś tam teatrze grał. To było takie puszczenie oczka do Stowarzyszenia Umarłych Poetów. No i Truman Show. What if you didn't know it until now? Film, za który uważam, uczciwie powinien główny aktor otrzymać Oscara, a nigdy się Oscara Jim Carrey nie doczekał, ale Truman Show, ja pamiętam jak ja poszedłem z Bartkiem do kina i Bartek mnie strollował, że idziemy na Truman Show, ale co to jest Truman Show? O, znam tego aktora, lubię go, wiesz, Ace Ventura, Psi Detektyw, 1-2, Zew Natury, super będzie, nie? Będzie świetna komedia. Tak, będzie świetna komedia. Nie, on gorzej zagrał, powiem, no bo to jest o takim film na faktach. Tak, oczywiście to nie była komedia, oczywiście, no, tak. Nie, no, film na faktach o seryjnym mordercy. Ale o kurde, idziemy, Bartek. Ja oglądam godzinę tego filmu. Kiedy on zacznie mordować? On co? Nie, ja ze z ciebie jajaruję. Także ja myślałem, że Truman Show jest o seryjnym mordercy. Okazało się, że nie, że jest to fenomenalny film. Ed Harris w ogóle, świetna rola. Ale Big Brothera. Wracając do Weira, to ja kiedyś zaskoczyłem mojego syna tytułem filmu, który wyreżyserował Weir. Zaskoczyłem w 100% swoją małżonkę, kiedy powiedziałem, że wybitnym filmem jest Piknik pod wiszącą skałą. O Boże. Nie, ja myślę, że to jest temat na oddzielny odcinek, nie? Nie musicie sięgać po oryginał. Leci w telewizji, można odkopać dosyć świeżutki serial pod tym samym tytułem, opowiadający autentyczną historię o zaginięciu. Nie, nie, to ja tylko wytłumaczę, żeby nie było fałszywego założenia znawstwa, o co chodzi w ogóle. Ja myślałem, że ojca znam pod kątem właśnie filmów i pamiętam, że tata udzielał jakiegoś wywiadu w gazecie i tam został zapytany o swoje najlepsze filmy i na pierwszym miejscu odpalił Piknik nad wiszącą skałą. Ja z mamą tak. Pod wiszącą skałą. Pod wiszącą skałą. Tak, bo mi się nad kukułczym gniazdem, przepraszam, no ale wiecie o co chodzi. I my z matką przerażeni, my nie znamy ojca, to nie jest nasz ojciec, nie, to nie jest nasz mąż. Czasami trzeba zaskoczyć. Tak, i my z mamą staraliśmy się obejrzeć ten film, to może się nie będę wypowiadał, no, nie chcę obejrzeć tam niszczyć. 20 minut. Nie, na tym się skończyło. Znaczy nie oglądałem dłużej, tylko że spałem, ale to jest dalej oglądanie. To też ważne są okoliczności, w jakich się ogląda film. No więc właśnie, to był na ciebie nośnik wspomnień jakichś. W sytuacji, w której normalnie ten film nie trafiłby na ekrany kin nigdy. Okay. A ja go obejrzę. No proszę bardzo. Moi drodzy, to znaczy ja miałem prawo przeczuwać, że nasz cykl będzie przynajmniej minimalnie interesujący, ale biorąc pod uwagę cytaty, ciekawostki, jakby takie odwołania, zapalenie się lampek. Ej, jeszcze o tym powiem. Ej, ale tu jest historia. Myślę, że wyszedł nam taki bogaty materiał, z którego no, mamy nadzieję wspólnie z tatusiem wyniesiecie coś dla siebie i zobaczycie coś interesującego, chociaż wydaje mi się, że nie, że miało zawiać truizmem z naszej strony, bo raczej większość tych twórców, aktorów, reżyserów znacie doskonale. A jeśli znacie, to być może istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że nie widzieliście jakiegoś filmu, który podaliśmy. Także zobaczcie sobie, bo wszystkie filmy, które wymieniliśmy, mówiąc delikatnie, uważam, że trzeba zobaczyć. Dlatego zapraszamy Was serdecznie do grona tych łuskaczy, żeby nie tracić czasu, to już dzisiaj zostało powiedziane, na badziewie. Tak. Tylko faktycznie wsłuchać się w opinie innych i je skonfrontować, czy faktycznie ci faceci mieli rację. Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie tatuś i syn, kino z tatą. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Nie, ja muszę taki monolog. Przepraszam. Okay. Ale nie, dobra, pierdzielenie. Najważniejsze jest dla nas to, żebyście podali w komentarzach swoich ulubionych reżyserów oraz jakie filmy za nimi stoją. Serdeczna tarcza. Co ty masz serdecznego? Palec. Serdeczny palec w górę, to ja to tak dopowiem. Trzymajcie się. Dobrego. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Hej.